Szanowni Państwo, to nie będą 10-minutowe życzenia, tak jak ma to najczęściej miejsce w tej telewizji. Będą to krótkie, ale bardzo konkretne życzenia. Nadchodzące święta są okazją, żebyśmy sobie podarowali prezent niezwykły, ale najtrudniej dostępny. Prezent, który nic nie kosztuje. Podarujmy sobie dobro. Dobro, które dzisiaj wydaje się, że jest reglamentowane, którego dzisiaj nikt nie chce, którego dzisiaj rzadko kto poszukuje. Ono nic nie kosztuje, ale w takich momentach to dobro może zarażać innych i pozostać w nas na zawsze. I wykorzystajmy te święta do dawania sobie nawzajem dobra. To jest wspaniała okazja, żebyśmy zarażali, jak powiedziałem, innych. A nadchodzący nowy rok wykorzystajmy do zagospodarowania tej energii, tego entuzjazmu, tego optymizmu, który wyzwolił się w mieszkańcach naszego miasta ostatnimi czasy. Pokazaliśmy, że potrafimy robić rzeczy niemożliwe, że zmieniamy Polskę i zmieniamy Europę. Marzę o tym, żeby 2015 rok i wszystkie kolejne lata były dla Słupska czasem prosperity, rozwoju, wielu fajnych pomysłów. Wykorzystajmy energię mieszkańców Słupska do robienia dobra, do tego, żebyśmy wszyscy w naszym mieście czuli się szczęśliwi i dobrze. Do siego roku. Wszystkiego dobrego. Wesołych Świąt. Do wigilijnej kolacji pozostała już niespełna doba, więc zapewne większość z Was krząta się nerwowo po kuchni, sprząta mieszkanie i poszukuje świątecznych prezentów dla bliskich. My do tych standardowych obowiązków dorzuciliśmy sobie jeszcze reformowanie serwisu, co okazało się zadaniem wcale niełatwym i wyjątkowo czaso- i pracochłonnym, o czym przekonaliśmy się w trakcie montażu wczorajszego serwisu. Tym razem, ceniąc sobie Wasz czas, serwis będzie zdecydowanie krótszy. Powiemy kilka słów na temat zbliżającego się wielkimi krokami Energa Cup i odwiedzimy forum subregionalne. W dniach od 2 do 4 stycznia odbędzie się 9. turniej halowy piłki nożnej Energa Cup. Turniej ten jest sukcesorem jednej z flagowych imprez naszego miasta, czyli dawnego Amber Cup. Skąd zmiana nazwy? Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi jak zwykle o pieniądze, a o te, biorąc pod uwagę niestabilny budżet miasta, w obecnych czasach bardzo trudno. Z pomocą przyszli jednak sponsorzy, Energa i kompania piwowarska, którzy sfinansowali organizację turnieju. W specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej wzięli dziś udział dyrektor reprezentacji Polski Tomasz Iwan, dyrektor sportowy Lechii Gdańsk Jarosław Bieniuk, wiceprezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, dyrektor Energa Cup Daniel Kaniewski, dyrektor zarządzający Doliny Szarlotty Mirosław Wawrowski i prezes APR Ziemia Słupska Jacek Szuba. Jest mi o wiele łatwiej dzisiaj tutaj siedzi, ponieważ jestem zdeklarowaną fanką piłki nożnej, o czym na przykład doskonale wie Rafał Szymański, jako dany mój uczeń. Radzę się tą piłką nożną fascynowaliśmy, a moje doświadczenie sięga 1968 roku. I pierwsza świadomość kibica to była taka, kiedy Górnik Zawrze grał z Romą, AS Roma, i wygrywał. Nie wiem, pani Jarosław tego nie pamięta, bo jeszcze nie był na świecie prawdopodobnie, ale od tej pory gdzieś mi została ta. Już w piątek 2 stycznia o godzinie 9 rozpocznie się turniej młodzieży z rocznika 2005 o Puchar Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia. Dzień później o tej samej godzinie rozpocznie się ogólnopolski turniej piłkarski o Puchar Energa SA. Finał imprezy przewidziano na niedzielę 4 stycznia turniejem piłkarskim o Puchar PZPN, w którym udział wezmą gwiazdy Ekstraklasy i reprezentacji Polski z Sebastianem Milą i Kamilem Grosickim na czele, gwiazdy show biznesu oraz drużyna pierwszego programu Polskiego Radia. Turniej ten odbędzie się w godzinach od 13 do 20. Stać nas organizacyjnie na wiele więcej. Stać nas na kluby zagraniczne. Nie robimy tego. Byliśmy jedną nogą już przy podpisaniu umowy z Legią Warszawa. Rozmawiałem z prezesem Leśnodorskim. Dla dobra tej imprezy raczej nie podjąłem takiego ryzyka ze względów czysto technicznych. Legia Warszawa ma wszędzie kibiców w całej Polsce. Hala Gryfia nie spełnia takich wymogów, aby do takiego czegoś doszło. Na pewno przy otwarciu nowej hali takie wymogi będą spełnione, więc w każdym razie jeszcze raz chciałem wszystkim podziękować za przyjazd. Jarku, tobie również. Tomek, fajnie, że przyjechał na święta do rodziny i również dzień wcześniej gości tutaj. Tak, dokładnie tak. No. Właśnie wiem, wczoraj ciebie chyba jeszcze oglądałem, gdzieś tam wczoraj o 21 w telewizji byłeś na żywo, z tego co mi wiadomo. Więc w każdym razie bardzo chciałem podziękować panu Mirkowi Kowalskiemu za bardzo ciepłe słowa, jeżeli chodzi o ten turniej, bo
tak naprawdę Pan Zabłocki wspiera to trudniej od iluś lat i Panie Mirku, dziękuję bardzo, że możemy to przeprowadzić. Mam nadzieję, że to będzie najlepszy turniej w Słupsku, jaki się odbywa. A uważam, że powinien być najlepszy ze względu na to, że rocznik 2005, to tam szukamy właśnie nowych talentów, tych herosów, którzy mają kiedyś zastąpić Kamila Wyszyckiego czy Sebastiana Wille. Turniej Energa Cup jest doskonałą okazją nie tylko dla promocji Słupska, ale również dla młodych piłkarzy, którzy mają szansę zabłysnąć przed skautami z wielu czołowych klubów Ekstraklasy i nie tylko. W Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyło się forum subregionalne w ramach projektu Top Model Współpracy w Województwie Pomorskim. Głównym celem spotkania była debata na temat współpracy organizacji samorządowych z urzędnikami i aktywizacja mieszkańców do czynnego udziału w życiu miasta. Tematem dzisiejszego spotkania było trochę podsumowanie i takie nowe otwarcie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządem. Pretekstem do tego był model współpracy, który jest taki opisany i stworzony, jak taka idealna współpraca powinna wyglądać. No i zrobiliśmy trochę takie podsumowanie, jak to było do tej pory. Momentami gorzkie podsumowanie. Były osoby, które reprezentują nową władzę, czyli między innymi Marcin Dadel, radny Nowej Rady Miejskiej i pani wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka i organizacje. No i powiedzieliśmy sobie, co było no niekoniecznie dobre, co jest mocnym takim elementem współpracy w Słupsku. No i padły konkretne propozycje, co powinno się zmienić. Myślę, że złapaliśmy też trochę energii ku temu, żeby znów chcieć te relacje rozbudowywać i poprawiać jakość współpracy. Wprost powiedzieliśmy sobie, że samorząd nie może być zamknięty na organizacje pozarządowe, że to, co organizacje robią bez wsparcia finansowego nawet urzędu, to jest 80% wydarzeń w naszym mieście i że tego jakoś niestety nie widać i jest to obszar zdecydowanie do zmiany. No wydźwięk na szczęście słodki, tak jak powiedziałam, że zaczęliśmy od gorzkich jednak słów względem poprzedniej polityki budowania relacji pomiędzy organizacjami a samorządem. Na koniec dosyć pozytywnie określiliśmy też nawet sporo pomysłów, co powinno się zmienić. Ja wierzę, że tak się zacznie dziać. Liczymy na to, że przez to też i nasi mieszkańcy będą bardziej aktywni. Władza narzeka na to, że mamy biernych obywateli, mieszkańców, a my jednak powiedzieliśmy, że to nie jest wina obywateli, bo ci obywatele bardzo często nawet nie wiedzą o tym, że mogą aktywnie działać i jednak to samorząd powinien wyjść z tych urzędniczych murów do ludzi. I mam nadzieję, że ten kierunek będzie wdrożony w życie, a nie tylko zakończy się na tym takim teoretycznym jednak podyskutowaniu dzisiejszym. W spotkaniu z uczestnikami forum udział wzięli wiceprezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, dyrektorka Słowińskiej Grupy Rybackiej Aleksandra Klimczuk, radny PO Marcin Dadel i przewodniczący Słupskiej Rady Organizacji Pozarządowych Mirosław Mirynowski. Nad całością dyskusji czuwała Marta Makuch z Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Kończymy dzisiejszy serwis i życzymy wszystkim naszym widzom zdrowych, wesołych i przede wszystkim pogodnych świąt Bożego Narodzenia, radosnych spotkań z najbliższymi i tony prezentów pod choinką.